Cześć, witam Cię na kolejnej mojej lekcji. Ja nazywam się Łukasz Żurek, a dzisiaj będziemy malowali w Paincie. No dobrze, ja już tutaj uruchomiłem Painta. Podpowiem tylko, że to jest najnowszy Paint zainstalowany wraz z Windowsem 11, ale nie martwcie się, jeżeli macie tego starszego Painta, tutaj w zupełności też sobie poradzicie, bo on został tylko graficznie troszeczkę ulepszony. No widzicie, zamiast kwadratu mamy kółeczka, także z tymi ikonkami sobie na pewno poradzicie. Ok, na samym początku sobie rozciągniemy kartkę, jeżeli macie w ten sposób, mając sobie rozcione, żeby po prostu nasza kartka była duża. No i co dzisiaj będziemy malowali? Dzisiaj namalujemy sobie karton. Tak jest. Niby prosta rzecz, ale zobaczycie, że zrobimy to całkiem fajnie. Ok, na samym początku wybierzemy sobie tutaj prostokąt, a następnie wybierzemy sobie tą grubszą linię. Teraz rysujemy jeden prostokąt tutaj. OK. I teraz wybieramy sobie zaznaczenie. I bardzo ważne jest to, jeżeli źle zaznaczycie nasz prostokąt, to niestety urwie on się nam bardzo brzydko. Tak nie chcemy zrobić. Jeżeli popełnicie jakiś błąd, to pamiętajcie, że możecie tą strzałeczką sobie cofnąć. Ona w starszych paintach jest taka niebieska. Albo Ctrl Z. Wtedy cofacie Wasze błędy. No dobrze, zaznaczamy, tak jak mówiłem, cały prostokąt i teraz prawym przyciskiem myszki musimy kliknąć w niego i wybrać opcję kopiuj. Jak widzicie, nic się nie wydarzyło, ale tak naprawdę komputer skopiował tą całą grafikę do swojej pamięci i ją tak jakby zapamiętał. Teraz w białe pole znowu klikniemy prawym przyciskiem myszki i wybierzemy sobie tym razem opcję wklej. I jak widzicie, wkleił nam się tutaj prostokąt. Oczywiście możemy sobie nim obracać. Jeżeli zrobiliście go troszeczkę za dużego i nie mieści Wam się na polu, bo zasłania, widzicie, Wam w ten sposób, no to możecie użyć tutaj funkcji zaznaczenie przezroczyste. W ten sposób będzie bez tego białego tła. Ustawiamy sobie mniej więcej w tej stronie nasz drugi prostokąt, one są identyczne. Teraz zobaczcie, będzie działa się magia. Wybieramy linię prostą i następnie od rogu zaczynamy rysować linię aż dotąd. Już pewnie zauważyliście, co tu się będzie działo. Zobaczcie, w jaki bardzo prosty sposób prawie nasz karton jest gotowy. Ok, mamy coś takiego. No i oczywiście zauważyliście, że coś nas tutaj zaczyna denerwować. Chodzi o tą linię. No i ją oczywiście musimy zgumować. Czyli to, co ja tutaj zrobiłem przerywanymi, to będziemy gumowali. Żeby wygodnie sobie to zgumować, wybierzemy do tego lupę. Przypominam, że lewym przyciskiem myszki sobie przybliżamy, a prawym przyciskiem myszki będziemy sobie oddalali obiekt. Ja sobie go przybliżę. No i teraz będę się starał poprawnie wygumować moje tutaj linie, które mi są zbędne, bo brzydko wyglądają. Ok, ja już tutaj to zgumowałem. Popatrzcie, jaki piękny karton. O, tutaj może jeszcze ten jeden piksel mnie bardzo denerwuje. Dobrze. Oddalę. Mam nasz kartonik. Bardzo prosto go narysowaliśmy. No i teraz zrobimy jeszcze szybciutko tło. Klikamy linię. Tym razem wybieramy tą chudszą, czyli nasze piksele. I teraz bardzo ważne jest to, że musimy narysować tutaj za pomocą Shifta prostą linię i mniej więcej na tej samej wysokości z drugiej strony. Wezmę sobie kolorek niebieski. Tutaj w starszym pancie jest narysowane wiaderko wypełni. I koloruję sobie nasze tło. Tutaj zrobię takie, tu zrobię takie. Kartonik niech będzie brązowy. Ale żeby był jeszcze ładniejszy efekt, to
ten brązowy. Tutaj mamy opcję zmieniania kolorków. Troszeczkę go sobie przyciemnię. O, i teraz on wygląda jakby w środku był troszeczkę ciemniejszy. No i teraz Wy możecie sobie w środku narysować jakieś kwiaty, jakąś trawkę, jakiś prezent albo chmurki. No tutaj już jest Wasza pełna dowolność. Ja dzisiaj tylko chciałem Wam pokazać, jak narysować kartonik, czyli taką bryłę przestrzenną, ale jak widzicie, ona jest tutaj otwarta i możemy na przykład do środka coś włożyć, tak? Czyli wygląda to bardzo fajnie. Okej, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. A, znowu zapomniałem. Jeszcze zapiszmy sobie ten obrazek. Czyli wybieramy plik. Wybieramy zapisz jako. Mamy do wyboru akurat tutaj rodzaje. Ja wezmę sobie PNG, czyli takiej bardzo dobrej jakości. Na przykład pulpit. Napiszemy karton. I wybieramy zapisz. I w ten sposób na pulpicie mamy zapisany nasz obrazek. Więc teraz wszystko jest ok. Trzymajcie się. Cześć. No ok, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się odcinek, a już niebawem kolejny. Koniecznie subskrybuj, pomóż mi się rozwijać na tym kanale, a na pewno zobaczysz kolejne świetne odcinki. Cześć!